Witam wszystkich oglądających mój film. No, zaczynam serię o Bornym, Sulinowo i okolicach. Zaczynam może od takiego specyficznego miejsca, jest to cmentarz. No, jest tablica z opisem, że cmentarz został założony w 1945 roku. Jest bardzo ciekawy właśnie pomnik tutaj Pepesza, za chwilę go pokażę z bliska. Znajdują się tu mogiły żołnierzy i osób cywilnych z garnizonu właśnie Borno-Sulinowo, mogiły żołnierzy i osób cywilnych z garnizonu Kołobrzeg i Białogard. No dobra, tak to wygląda, taki plan. Na tym cmentarzu znajduje się bardzo ciekawy pomnik w kształcie właśnie pepeszy. Tu po prawej stronie znajduje się krzyż prawosławny, tak on właśnie wygląda. No, pokażę kilka pomniczków takich właśnie, jak to wygląda tutaj. To wygląda jak grób dziecka, ale powiem wam, że to był 26-latek. No tutaj grób dziecka. Roczny chłopiec. Kolejny grób dziecka, 6-latek, a tu Ola. Też niecały roczek. No dużo jest właśnie tych grobów dzieci. Tak jak widać, mieszkańcy chyba Bornego Sulinowa tutaj zabawki przynoszą, pewno małe dzieci też innym dzieciom zabawki przynoszą, bardzo to miłe jest, fajnie to wygląda. I na samym właśnie końcu, tu na tym cmentarzu jest taki, można powiedzieć, najbardziej okazałe malowidło. Trochę mokro, nie widać zbytnio. W 1930 urodzona, zmarła w 57, czyli 27 lat miała. Zbyt mało, żeby umierać. Dwuletnie dziecko. No, typowa gwiazda rosyjska, bardzo rozpoznawalna, jeżeli chodzi o cmentarze rosyjskie. Tak zwana pięcioramienna.
No dobra, tak to pokazałem. No. Niezbyt ciekawe miejsce do filmowania, więc...